Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki odcinek w zasadzie nieplanowany. Widzieliście na którymś z poprzednich naszych odcinków, jak czyściliśmy parownik. Odgrzybialiśmy go, usuwaliśmy tam cały syf z niego. I jedna z firm, bo używaliśmy akurat tutaj takiego polskiego produktu, tej Nano Clean Air. Widzicie polski produkt i akurat okazało się, że osoba, która pracuje w tej firmie, też ogląda nasze filmy i powiedziała, że fajnym takim elementem po czyszczeniu takiego parownika, oczywiście fajnie, zadowolona była, że używamy ich produktów, że jest zestaw od nich. I tak. Ten zestaw do czyszczenia parowników z tamtymi dyszami, z tamtymi adapterami naprawdę super się sprawuje. Dobrze to czyści, robi fajne ciśnienie. Mamy kilka tych długości adapterów, końcówek, w zależności od trudności dostania się do parownika. Możemy zawsze coś dobrać i tak, żeby go bez demontażu wyczyścić. Powiedzieli, że znaleźli numer gdzieś na internecie i powiedzieli, że fajnym takim uzupełnieniem takiej usługi jest też zamglawianie samochodu. Jak mam być szczery, to pierwszy raz słyszałem o czymś takim. Pani, która tutaj do mnie zadzwoniła, objaśniła mi, na czym to polega i powiedziała, że przyśle nam taką końcówkę zamglawiającą. Powiem szczerze, że bardzo szybko taka końcówka przyszła. Kurier przywiózł ją do nas w zasadzie dzisiaj po południu i nawet nie miałem jak dowiedzieć się, jak mam być szczery, jak tego używać. Tyle co przeczytałem, no to środek, który używamy do dezynfekcji, wlewamy do tego zasobnika, do tego pojemnika i następnie najlepiej odpalić samochód, włączyć obieg wewnętrzny, tak żeby ta mgiełka, którą wytwarza ta dysza krążyła po całym układzie, czyli i tutaj w tych kratkach, i tak, żeby nam te siedzenia, nie siedzenia, cały samochód usunęła nieprzyjemne zapachy, tak? Dlatego teraz przetestujemy to. Tu akurat jest mój samochód na testy. Widzicie, że to jest nasz firmowy samochód. Także na nim testujemy. Czyszczenie parowników robimy w bardzo wielu modelach. Też wielu was pisało, żebyśmy często takie filmiki instruktażowe dawali, testowe, więc tutaj staramy się dawać. No to co? Wlaliśmy preparat, bo kupiliśmy go w bańce 5-litrowej. Ulaliśmy tutaj trochę na próbę. Za dużo, nie, mam nadzieję, że wystarczającą ilość. Troszkę jest, ale nie za wiele. I tak, podpięliśmy tutaj sprężone powietrze. Będę tutaj sam operował, więc może to jakoś spektakularnie nie wyjść. Samochód odpalimy teraz, włączymy obiekt zamknięty. Samochód odpalony, obiekt zamknięty, klima włączona, nadmuchy działają. I co? Próbujemy, może jakoś jedną ręką nam się to uda zrobić. Raz muszę tutaj odkręcić ten zawór. O, widzicie, już coś zaczyna się dziać. A dwa, muszę dozować to powietrze sprężone tym pistoletem. I tutaj do wnętrza aplikujemy. Chyba trochę za mało tego płynu dałem. Ja muszę jakoś ustawić, żeby ten wężyk złapał. No i aplikujemy tutaj po wnętrzu tą tak zwaną suchą mgłą, zamglawianiem.
To nie jest, broń Boże, z mojej strony żadne szkolenie, tylko ja się tutaj uczę. Dlatego piszcie w komentarzach, jak coś źle robię. Dobra, może wystarczy. Teraz muszę zabór zamknąć. Zapach z kratek jest przyjemny. Zapach w samochodzie po tej ilości jest naprawdę przyjemny. Ciekawy jestem, czy dobrze to robię, czy jakaś inna procedura jest. Tego dokładnie nie wiem, także... Tu w kratkach na pewno czuć taki delikatny, cytrynowy zapach. Nie wiem, ile tego środka tak naprawdę powinno się tutaj aplikować do tego samochodu, czy nie za dużo, czy nie za mało. Też strumień, jaki ustawiłem, jakie powietrze, czy to wszystko jest w odpowiedniej ilości dane. Także jeżeli ktoś z Was tego używał, też prosiłbym o komentarze, czy to dobrze wykonuje, czy nie. Myślę, że w kolejnym filmie, jak już będę przeszkolony przez tą firmę, zapytam ich jak, co i jak, czy wszystko dobrze robię, na pewno Wam to przekażę. Trochę człowiek zawsze jest taki niecierpliwy i jak coś przyjdzie nowego, to szybko wytestować, także taki film, brzydko mówiąc, z partyzanta zrobiony, wytestowany. Zapach naprawdę, tu musicie mi na słowo wierzyć, z nawiewów jest bardzo przyjemny. Tutaj u siebie parownika jeszcze nie czyściłem. Też nagramy film, jak będziemy czyścić. Tutaj parownik był nieczyszczony bardzo dawno. Jakiegoś mega smrodu w samochodzie nie było, natomiast z ciekawości po prostu chciałem użyć tej dyszy zamglawiającej. W tym odcinku to już wszystko. Piszcie w komentarzach, czy tego typu filmy też Wam się przydadzą. Dzięki, pozdrawiam, cześć.